Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, a więc zapraszam na najnowszy film, oto z tego miejsca. Woda PZW, nie inaczej, zbiornik Zachełmie i zaczynamy dzisiejszy wypad, oto w tym miejscu, na tej nowej wodzie. Na tą chwilę jest godzina 5:34, 28 lipiec 2021, dokładnie to jest dzisiaj wtorek i w ten wtorkowy dzionek nakręcę dla Was jakiś film z tego nowego łowiska. Jak wspomniałem wcześniej, woda PZW, nieduże łowisko i zobaczymy, co tu pływa. Więc metoda, klasyk i zobaczymy, co i jak, co uda się złowić w ten wtorkowy dzionek na tej wodzie. Więc nie przedłużając już dłużej, kawka, herbatka, ciasteczko, obrowiec, ewentualnie szlugi, jak ktoś lubi jarać przy moim filmie, i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Rejestr wypełniony, zestawy zarzucone i wędkujemy. Wędkujemy i czekamy na pierwsze wskazanie, pierwszą rybkę, a co uda się złowić, zobaczcie to sami. Na razie nic. Podsypałem parę koszyków, tak koło 8 sztuk z klasyka. Przerzuciłem zestaw oraz zmieniłem przynętę i przerzuciłem metodę. I czekamy. Jestem tu drugi raz w życiu. 12 lat temu. 12 lat temu byłem tu pierwszy raz. Oczywiście na ze spinningiem na blaszkę złowiłem kilka jazi, dwa nawet takie fajne. A reszta maluszki brały mi na obrotóweczkę. No i tylko raz byłem w życiu na tym niewielkim łowisku PZW. I teraz czas po długiej nieobecności znów odwiedzić tą wodę i zobaczyć, co tu pływa. Więc takie łowienie z marszu, drugi raz w moim życiu. I sam jestem ciekawy, co tutaj bierze. Z opowieści innych wędkarzy ciężko coś wywnioskować. Najlepiej to sprawdzić samemu, więc dlatego ten wypad, tak aby wiedzieć, co tu pływa, co bierze, czyli metoda i klasyk. Nie mam spławikówki, skupiam się dzisiaj na wędkowaniu na te dwie metody, no i sam jestem ciekaw, ale to zobaczycie sami. Co i jak. Być może, być mogę też być na zero. Któż to wie, ale dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc to jest coś pięknego, ta niepewna. No i odpoczynek nad wodą. Nie ma tłumów, krzyków, hałasów, nie ma pływających. Więc tylko natura. Jest ze mną trzech jakichś wędkarzy, po drugiej stronie dwóch i tam dalej jeden. To we czterech jesteśmy na tym niewielkim zbiorniku. U nich też widzę, przynajmniej u tych dwóch kolegów po drugiej stronie, że nic nie mają. I jakieś porównanie będę miał, czy coś łowią. Bo widzę, że tam jeden kolega ma na spławik, drugi też chyba na spławik. A drugie wędki z gruntu mają rzucone, ale nic, nic. No i będę miał jakieś takie obeznanie, co i jak, więc dzień wolny od pracy, odpoczywam, no i cóż chcieć. Będziemy zmieniać najwyżej cukiereczki, przynęty, pelety. Zapiłem na klipie, rzucam gdzieś tak 20 któryś metr, niedaleko. I może uda się coś złowić. Byłoby miło, przyjemnie i fajnie. A na tą chwilę
nic innego mi nie zostało, jak odpoczywać, wsłuchiwać się w śpiew ptaków, przyrodę, pilnować zestawów. No i wędkujemy. I jest, drodzy Państwo, wiecie jak pięknie, pięknie i jeszcze raz pięknie. Po prostu wszyscy razem w pytę. A więc słonko wstało wysoko. Ja bez brania, tam po drugiej stronie jeden pan z gruntu złowił linka, ale takiego z 20 cm nawet nie, malutki, bardzo malutki, bo mówił nawet sam do kolegi, że bardzo mały linek z gruntu. U mnie nic, przerzuciłem zestaw, zmieniłem kolor przynęty i tu zmieniłem przypon na ciut grubszy, większy hak i na hak założyłem pelet. Mam pelety haczykowe, ósemki, kryl. Wziąłem ósemki i założyłem teraz kryla hakowy. W razie co potrzymam trochę i tam jest duży hak. Otworzę zaraz puszkę i założę ziarko kukurydzy na ten hak i bezpośrednio rzucę nadgającą szczytówkę. Potrzymam, pokombinuję, bo jak wiecie, tak pokazałem to na zdjęciach. Zobaczcie jeszcze raz. Że raz w życiu tu łowiłem ponad 10 lat temu, 12 gdzieś tak, i to na spinning, to nie wiem dokładnie co tu pływa, jak tu się łowi ryby, na co najlepiej skubią, więc tak jak mówię, założę kukurydzę, ziarko kukurydzy i rzucimy z gruntu na kukurydzę przy tkającej szczytówce przy klasyku, a tutaj dalej na metodę cukiereczki. Tak gdzieś godzina 6:47 do 7:00, to jeszcze 12 minut i obydwie przerzucę, a tu założę kukurydzę, ale to wam pokażę jak, ale to o godzinie 7:00, a na tą chwilę wędkujemy, odpoczywamy. I mniej więcej patrzymy, zwracamy uwagę, co łowi konkurencja, czyli dwóch panów siedzących na wprost mnie po drugiej stronie zbiornika. No jakaś rybka jest u pana, czyli linek. Drugi na zero, ja na zero. I poznajemy nową wodę. 7:00, tak powiedziałem, trzeba próbować różnych rozwiązań, tak aby dobrać się do jakiejś rybki, złowić coś na nowej wodzie, jak to się mówi, więc musimy teraz coś innego założyć, czyli założę kukurydzę, ziarko kukurydzy. Zobaczymy, czy na jedno ziarko będzie jakieś wskazanie. Miałem pelet, jak widzicie, splątało się trochę, ale stało, więc teraz będę musiał to odplątać, ale to odepniemy, będzie najprościej, jak odepnę i ściągnę. Widzicie, było w tej pozycji, miałem pelet hakowy, ściągnę, dam to do zanęty, założymy z powrotem przypon. I założymy ziarko, duży hak, założę ziarko kukurydzy,
Oczywiście muszę kukurydzę otworzyć. I tak mówię, kukurydza i za później najwyżej dwa ziarka kukurydzy i znów wrócimy do peletu. Jak to nie da rezultatu, jak to nie da, drodzy Państwo, rezultatu, weźmiemy, założymy z powrotem pinkę. Więc nabiję dwa ziarka, sztuka. W tej pozycji, zobaczcie. Więc, drodzy widzowie, skrócę trochę przypon na kukurydzę i założymy inny haczyk, ciutkę mniejszy, z płaskim łukiem kolankowym i trochę go skrócimy. Czyli jak widzicie, dwie kukurydze są, założymy jedno ziarko kukurydzy i przewiążemy haczyk na ciut mniejszy, więc odetnę stary i założymy ciutkę mniejszy na jedno ziarko, ten złoty, ale to muszę dopiero zawiązać, więc haczyk do ponownego wykorzystania. Przy okazji skrócimy przypon, wiążąc nasz haczyk w najprostszy sposób, jaki może być. I zobaczymy, czy to przyniesie jakiś efekt. Więc bierzemy hak, pętelka i w najprostszy sposób zawiążemy. Tutaj przełożymy na ślinimy i ściągniemy. Zaciśniemy. Koniec, odetniemy. I mamy zawiązany hak w szybki, prosty sposób. Jedno ziarko kukurydzy i zarzucamy w miejsce wyznaczone na klipie, łowiąc jednym ziarkiem na mniejszym ciut haku. Więc weźmiemy jakieś ładne ziarko. I mamy w ten sposób, powiedzmy, nabijemy i zarzucimy na krótkim przyponie. Tak, aby mi trawka nie zasłaniała. I jest teraz dobrze. Jeśli nie przyniesie to rezultatu, z powrotem wracamy do pinki i będziemy kombinować, czy to sztuczną ochotką, czy jedna pinka, dwie pinki, trzy pinki, krótszy, cięższy, dłuższy zestaw, ale na razie na kukurydzę. Tak to pokazałem przy zawiązanym mniejszym nowym haczyku na krótkim przyponie, więc u kolegów też nic, u mnie nic, ja dalej na zero, ale
nie o to chodzi. Kombinujemy tak, aby coś złowić, odpocząć. No i sam jestem ciekaw, tak jak na początku powiedziałem, co tutaj pływa, co tu bierze, na co bierze, jak bierze. No i dlatego ten wypad na ten zbiornik PZW. Tak, aby jakieś nowe filmy były z nowych miejscówek, nie tylko wszystkie stare, te obrzaskane. Więc dlatego nowa miejscówka na moim filmie, czyli Zachełmie, nie inaczej. Wędkujemy, czekamy i zobaczymy co i jak. Jest godzina 8:10. Zmieniłem przypon na pelet haczykowy 8. I teraz zamiast cukiereczka jest pelet 8 mm. A tutaj dalej przerzuciłem kukurydza, jedno ziarko. I damy jeszcze szansę z pół godziny. Jeśli to nie przyniesie efektu, żadnego pociągnięcia, przechodzę na robaki i będziemy kombinować przy klasyku z pinką. A tu zobaczymy później co i jak, ale tą godzinkę na pewno będę trzymał do 9:00 przynajmniej ten pelet. A tutaj założę robactwo i skrócę najwyżej jeszcze przypon. Zobaczymy. Na razie cisza. I tak mniej więcej to, drodzy Państwo, wygląda na tym zbiorniku. Tam fajna jest miejscówka, po drugiej stronie widzę jak te wielkie drzewo powalone. No i z tej strony tutaj było na zdjęciach niedawno drzewo. Złamało się i wpadło do wody. Ale wyciągnęli, widzę, część w wodzie jest i ryba tam ma jakieś teraz schronienie i fajnie było tam na spawik se połowić przy tych zatopionym drzewie, krzakach, bo wiecie gdzie patyki, tam wyniki, ja bliziutko na otwartą wodę rzucam. Więc zobaczymy co i jak. Innym razem wybiorę się czy tam, czy w zatoczkę, czy na drugą stronę pod te drzewo, bo tam widzę, że fajna miejscówka. A na tą chwilę wędkujemy już dzisiaj tutaj, czyli na otwartej wodzie. Więc na razie cisza, oby przed buzrą. I miejmy nadzieję, że coś złowię. Jak nic nie będzie trudno, ale wypad będzie, film będzie. Z tej miejscówki jest pięknie. Pięknie, jeszcze raz pięknie. I wszyscy razem w Pyza. Bajecznie, Pyzuś. Nie inaczej. Ptaszki przyleciały. Napić się wody. Nic. Jeden pan po drugiej stronie złowił płotkę na spławik taką 10 cm. Drugi test zerowy, ja zerowy. I tak mniej więcej to wygląda. Pinka na razie bez efektu, ale czekamy, czekamy, kombinujemy. Może coś się ruszy. Mamy jeszcze sporo czasu, kilka godzin na wędkowaniu. Więc to miejsce wybrałem, akurat to stanowisko co teraz i już nie będę przechodził gdzie indziej i zobaczymy co i jak. Tak. Więc przerzuciłem z powrotem pelet 8 mm, nie było, może się rozmył, nie wiem. Teraz założę cięższy przypon, bo mam 0,13 z gotowych, 0,13 i haczyk 16. Założymy coś z gotowca teraz. Tu mamy przypony, ale pod metodę to nie. Tu kabel od wypinacze, kabel USB. Założymy coś z Browlinga 0,14, 14. 13, tu jest 0,10, 18, co mamy jeszcze,
0,17, 16, 21, 20, 16. Dobrze. Mam 0,10. Żyłka metę długości 18 haczyk i to wyhaczymy. Tylko odepnę. I założymy ten przypon cienki na 18 haczyk. Tylko jak to teraz idzie, drodzy Państwo. Z tej strony i tak to mniej więcej wygląda, czyli mała 18 i metrowy przypon. Oczywiście skrócimy. I tak to mniej więcej wygląda. Ok, ściągam zestaw i zobaczymy na cienkiej żyłce i na małej 18. Założę dwie pinki. Dobra, kombinujemy. Godzina 9:24. Zobaczymy teraz na cienkim przyponie, co da klasyk. Panowie się zawijają. Tak mówię. Mówią, że bra nie ma. Więc jadą do domu. Jeden nic nie złowił, drugi złowił małego linka, takiego z 20 cm i płotkę taką z 10 cm na spławik. No i stwierdzili, że woda zresztą niesie to co usłyszałem, że nie ma brań, więc jadą. No ja siedzę, co mam do roboty, wędkuję. No i próbuję coś złowić, obczaić tą miejscówkę, przynajmniej tą na otwartej wodzie. Innym razem pójdziemy w inną miejscówkę, czy po drugiej stronie, czy tam za barierki, jak ten samochód tam, albo jak powalone drzewo po drugiej stronie, od strony lasu. A na razie skupiam się na tej miejscówce tutaj, więc już nigdzie nie przechodzę. Jestem cierpliwy, bo wędkarz łowiący na takich wodach PZW powinien być cierpliwy, przede wszystkim cierpliwość. I widzicie, tyle godzin od rana, 9:25, jeszcze bez brania, bez ryby, ale jestem cierpliwy i wędkujemy. Więc czy ryba będzie dzisiaj, czy nie, i tak film się ukaże. Z dzisiejszego wędkowania na tej wodzie. Więc czekamy, kombinujemy. Najwyżej zestaw ściągnę, rzucę na prawo lub ewentualnie bliżej brzegu, bo nawet nie wiem, jaka tam głębokość jest, ale to okaże się jeszcze co i jak. Szukamy tej ryby i sposobu, aby ją zbawić na nasz, czyli mój zestaw. A czy rybka będzie, zobaczycie sami w dalszej części mojego filmu, więc zapraszam dalej na oglądanie mojego filmu z tej nowej miejscówki w Zachełmiu. Więc tak jak mówię, 9:36, zostałem sam. Dwóch kolegów łowiących po drugiej stronie przy lesie pojechało. No i w końcu jesteśmy dwóch na tym małym zbiorniku, czyli jakiś pan tam w końcu. Co nie wiem, czy coś ma, czy nie, bo za daleko. Wiem tylko, co koledzy mieli przede mną, czyli 1:0, drugi dwie małe ryby, małego linka i płotkę z 10 cm. A ja dalej na 0 i wędkuję. Zaraz zmienię jakieś cukiereczki, może piaskowego, w kolorze piasku dna. I tu najwyżej skrócę przypon,
założę jedną pinkę, będę próbował czy białą, czy czerwoną po jednej sztuce, bo teraz dwie pinki założyłem, półmetrowy przypon, skróciłem ten metrowy na pół metra i najwyżej zejdę do jednej pinki i bliżej brzegu rzucę, ale to się okaże, więc kombinujemy, wędkujemy i próbujemy coś złowić, wyrwać tą rybę w końcu z tego zbiornika. A czy mi się uda, to wiecie, zobaczycie to i przekonacie się sami. Więc drodzy Państwo, myślę, że czas na zmianę, czyli tą wędkę, metodę nie dorzucał tutaj, wprost tych dwóch kolegów, co siedzieli, tylko tą rzucę trochę bardziej w lewą stronę, tam gdzie łowiłem na koszyk, gdzie nęciłem na koszyk koszykami i na tej samej odległości postawię metodę, a klasyka zabiorę, postawię z tej strony i będę rzucał całkiem gdzie indziej, nie na wprost, tylko w skos, tam na ten samochód, który jest. I tu jest taka zatoczka, tam jest taka zatoczka, taka jakby mini plaża, pokażę Wam. I tak też zrobię. Taka jakby mini plaża. I tutaj, co jest mini plaża taka, co ludzie kąpią się, odpoczywają, opalają się, rzucę jak ta fala. Więc całkiem zmienię tor wędkowania i rzucę metodę, raczej klasyka, w tą falkę, w tą zatoczkę. I zobaczymy, czy to da jakiś efekt. Czyli klasyk pójdzie całkiem w inne miejsce i tam będę chciał wyhaczyć jakąś rybę. A czy mi się uda, zobaczycie to sami w dalszej części mojego filmu. Serdecznie zapraszam. Metoda przerzucona. Ok. Teraz klasyka. O. I zobaczcie. Uklejka wzięła przy samym brzegu koszyk. Wziąłem to, drodzy Państwo, nie na zero, ale brania nawet nie widziałem, bo zobaczcie, to było coś takiego. Coś takiego to było, to nawet brania nie widziałem, bo coś takiego było. Tak postawiłem i tak to mniej więcej wyglądało, drodzy Państwo. O, że rzuciłem i chciałem zobaczyć, czy dobra jest pozycja i w końcu wzięła niewielka uklejka, ale ryba zahaczona prawidłowo za pysk, to zaliczona, zobaczcie, cieszy, ale w jaki sposób, wzięła, ale nie na zero. Zobaczcie, jedna ryba, a tak cieszy, czyli uklejka. Teraz założę normalnie to, co chcę założyć i zarzucimy do klipa i postaramy się złowić coś. Więc zakładamy na 18. Dwa robaczki. Nabiję koszyk. I zarzucamy w nowe miejsce. I próbujemy coś jeszcze złowić. Na wprost samochodu, tak powiedziałem. Na wprost samochodu będzie. Dobrze.
i niech sobie stoi. Czyli tak powiedziałem, taktyka, tak aby zobaczyć mniej więcej, w której części zbiornika rybki jakieś tam stoją, żeby coś złowić. Rzucamy teraz na wprost samochodu pod skosem w tą zatokę, co wam pokazałem. Ale fuksem rybka prawidłowo zaczepiona, więc mam nadzieję, że to nie pierwsza i nie ostatnia. I cieszy, że jednak nie na zero. Ale liczę teraz na tą stronę zbiornika. Znaczy da mi to jakąś rybę. Zobaczycie to sami. To teraz jest tak, jak powinno być. No i czekamy, czekamy. To całkiem zmieniłem kąt i miejsce wędkowania klasykiem. I zobaczymy, czy to przyniesie jakiś efekt. Najwyżej, bliżej brzegu, 2-3 metry od brzegu będę kładł zestaw, tak aby może połowić te ukleje, które tu blisko brzegu płyną, pływają. Mówię, z pawikówka, jakby była, to by była pewna ryba. Zanęciłby ukleje, założyłby szypon jakiś 0,6, 20, 22 haczyk, jedną pinkę malutką, no i by raczej złowił. Ale nie mam spławikówki, więc muszę klasykiem teraz wysilać się, aby tak coś złowić jeszcze. Nie tak, tą fuksem prawdopodobnie, gdzie nawet nie widziałem brania, ale prawidłowo zapiętą uklejkę. Liczę jeszcze na metodę. O, pociągnięcie było. Pociągnięcie było, drodzy Państwo, może powtórzy. Ale delikatne pociągnięcie, czyli nieduża rybka. Ściągnę później, zobaczę, czy robaki są wyssane, bo z tamtej strony, jak cały czas ściągałem, po 3-2 pinki były całe. Całe pinki ruchliwe, ruszały się, więc nie były wyssane. To znakiem tego, że drobnica nie skubała, a tu jakieś pociągnięcie teraz jest. No zobaczymy, obym trafił z miejscem. No i chociaż jakieś ryby ściąga, mogą być niewielkie, tak aby coś powędkować. Czyli bardzo delikatne brania, to nieduża uklejka może być czy coś. Więc warto by szczytówkę zmienić na delikatniejszą. Bardziej były widoczne brania, no ale widać, więc czekamy, czekamy i zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Czyli kilka koszyków pójdzie na wprost samochodu i tam będziemy już obławiać klasykiem. Nikogo nie ma, nikt się nie kąpie, więc no zobaczymy. Coś mi tutaj, zobaczymy, zobaczymy, bo jakieś ugięcie było. To nie wiem, czy ryba jest. No proszę bardzo. Czyli nie myliłem się. Delikatne ugięcie, bardzo delikatne. W ostatniej chwili zacięłem i zobaczcie, jaki okoń. Jaki okoń. Więc prawidłowo zacięta ryba. A, cieszy. Odczepiam, przerzucam zestaw i wędkujemy dalej. Jest w pytkę, nic dodać, nic ująć. Znów jakieś pociągnięcie delikatne. Ale bardzo, bardzo, znów jakaś chyba miniaturka rybka. Czyli z miejsca, które wybrałem, tak zwanej, że to plaży, kąpieliska, tam gdzie posyłam zestaw. Zobaczymy, czy powtórzy. Więc warto by, tak jak wcześniej powiedziałem, wymienić szczytówkę, ale nie chce mi się, nie chce mi się do tych ryb. To ma jechać. Więc obserwuję dalej szczytówkę i próbuję jeszcze coś złowić. Teraz stawiam na metodę, liczę. Tam podsypane było trochę koszyków.
O, zagapiłem się, więc liczę na metodę. Zagapiłem się. Chyba, że już coś się zapięło, niewielki okonek znów. Teraz jak podciągnie, to już zacinam. No zobaczymy. Bardzo delikatne branie, bardzo. I zobaczymy, coś mi coś tu szczela, nie wiem, czy po czpule coś nie weszło, zaraz sprawdzę. I zobaczymy, co jest. Znów jakaś żazga, ale to cieszy, cieszy, drodzy Państwo. No co, robię łów, wędkuję i łowię takie ryby, jakie biorą. Czyli, zobaczcie, drugi okonek. Drugi. Więc widzicie sami, jak to mniej więcej wygląda. Baja odpłynął, a ja zmieniam robaki. Dam świeże dwa i obławiamy dalej tą miejscówkę, którą teraz wyznaczyłem sobie, czyli niewielką zatoczkę, tak zwaną plażę. Prawdopodobnie może być ciut większa rybka, dlatego że z opadu postawiłem na podpórki, od razu wygięcie było. Prawdopodobnie może być większa rybka niż te dwa okonki małe, ale zobaczymy co. Muszę najpierw to ściągnąć, bo intensywne branie było. To raczej taka niż 10 cm większa rybka prawdopodobnie będzie. Więcej niż 10 cm na bank. Zobaczymy co. Leszczyk. No i cieszy. Oby takich więcej. Ryby nie za wielkie, ale lepsze niż te małe okonki. Zobaczcie, drodzy Państwo. Taki. Lesio nawet przyzwoity. Skusił się na drobniutki zestaw, na cię odpiął teraz, zobaczcie. Więc nie ma co męczyć rybki. Zmiana taktyki, widzicie, przyniosła efekt w postaci niedużego leszcza. A godzina już 10:28. No ale rzucamy z powrotem tam, gdzie wyznaczyłem sobie miejsce wędkowania, czyli całkiem o 360 jakby stopni i wędkujemy tam. Ok, nabijamy sprzęta. I przerzucamy zestaw, wędkując dalej. Czyli machaj wędą, ryby będą. Wędkujemy. Ja wejdę do wody, drodzy Państwo. Zanurzę się trochę, nie będę pływał, ale och, muszę się zanurzyć. Tak, aby ochłodzić się trochę, bo jest bardzo żarówka. Mam parasol, ale nie będę rozkładał, żeby mi nie przeszkadzał w wędkowaniu. I zanurzymy się, ochłodzimy i dalej. Obławiam. Zobaczcie, tutaj już mam po szyję. Po szyję mam już. Zobaczcie, jak blisko brzegu jest głęboko. No ale co jakiś czas będziemy się zanurzać, tak. Będziemy się chłodzić, opalać i wędkować, więc wszystkiego po trochu i oby jeszcze jakieś rybki fajne były. O to w tym wszystkim chodzi. Więc
Machaj, będą ryby, będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie. Nie na pewno. A więc wygięcie coś jest większego niż dłoń. Może być drugi leszczyk. Zobaczymy. Najpierw muszę ściągnąć. Jeszcze ryba nie jest w koszu. To znakiem tego, że nie zaliczona, nie wyholowana. No ale jak idzie tak ten leszczyk wcześniej, to prawdopodobnie będzie drugi pan Lesio. Zobaczymy. Tak. Drugi podleszczyk. Podleszczyk to jest taki nieduży leszczyk. Ja tak mówię, podleszczyk. 0,10 i 18, jak wam pokazałem. Więc cieszy. Najważniejsze, że dobrałem się trochę do tych rybek, bo przez parę godzin byłem zerowy i w końcu wiem, gdzie rzucać. I taki leszczyk, który skusił się na małą, maluteńką 18 i dwie pinki. Więc baja i przerzucamy, wędkujemy dalej. Najważniejsze, że nie na zero wypadł. Ale tak jak mówiłem, nawet jakby ryby dzisiaj nie było, byłbym zerowy, to nie wstyd. Po prostu zerowym być na wodach, łowiąc na wodach PZW. To nie wstyd, łowiąc na wodach PZW, wrócić do domu o kiju. Wygieł, ale nie wiem, czy coś jest. Mogłem nie zdążyć, bo się zagapiłem. Albo mały okoń. Ściągniemy, zobaczymy. I co mamy? Przepon urwany. Zerwany przepon. No ale widzicie, używam gotowych przyponów. Dzisiaj akurat, więc nie jestem pewny, bo najlepiej jakbym sam sobie wiązał hak osobno, żyłkę dobrą osobno i wtedy jestem pewny, co zawiążę, jak zawiążę. A takie gotowce, widzicie, hak zerwany. Być może uszkodziłem penami, jak odpinałem tego leszczyka. Być może tak, może tak. Więc zmieniamy przypon. Tak, mówię, co to było. 0,10, 100 cm, 18 haczyk. I to było, więc to samo zakładamy, tylko oczywiście skracam gdzieś do 60 cm. Przypon. I myślę, że tyle, 60 wystarczy. Więc przełożymy. Okej. I taką dobrą 60 mamy. No a resztę schowamy. Zakładamy i przerzucamy zestaw dalej. Więc machy będą, ryby będą. Do klipa. Na wprost samochodu. Stawiamy i czekamy na kolejne branie. I wszystko w tym temacie, drodzy widzowie. Nic dodać, nic ująć. Więc wbijamy się z powrotem do wody. Cichutko, nie płosząc, ale i tak daleko jest, tu daleko. I musimy się ochłodzić. Ochłodzić się w ten upalny dzisiejszy dzionek. Okej, jest godzina na tą chwilę. Drodzy widzowie, 11.11. 11.11 i odpoczywamy.
A więc delikatne branie, prawdopodobnie jakiś maluszek będzie. Leszcz to od razu wygina. A tu delikatne uderzenie było, no i się nie myliłem. Jak widzicie sami, niewielka rybka. No i łowimy, obławiamy to, co bierze. I nie ma co narzekać, łowiąc na takich wodach, czyli woda PZW, nie inaczej. Po braniu widać, że leszczyk. Widać, jak wygięło kija szczytówkę. Okoń delikatnie, a leszcz od razu jedzie. I prawdopodobnie znów nieduży podleszczyk. Ale cieszy, cieszy. W końcu lepsze to niż być na zero. Ale widzicie, stamtąd wszystko przerzuć całym, gdzie indziej. W mini plażę, tam gdzie kąpielisko. I tam znalazłem rybki jakieś nieduże. No ale są, są. Najważniejsze, że coś bierze. Na tym nowym łowisku w Zachełmiu. Jeszcze nie widzę, ale prawdopodobnie leszczyk będzie. Nie mogę podciągać, bo 0,10. Jeszcze widzieliście jakieś może zleżałe te przypony były. Tego nie wiemy. Karaś. Złocisty karaś. Więc mamy karasia złocistego z tej wody. Co cieszy. Bo to jest piękna, nasza polska, rodowita rybka. Więc zobaczcie. Karaś złocisty. Jaki piękny. Nieduży, ale piękny karaś. Wygięcie, znów coś fajnego. Jak na tą wodę. Jak dla mnie. Przynajmniej coś większego niż te okonki, które biorą. Przeważnie jak palec, teraz wygięcie, może być leszczyk, albo znów karas złocisty, czyli nasz rodowity gatunek, ale nie wiem, nie widzę, co mamy, zaraz wam powiem, nie widzę, leszczyk, więc pan Lesio pod leszczyk. Machaj będą, pyza, ryby będą. Nie inaczej, drodzy widzowie. Nie inaczej. Więc nie ma... O, widzicie, jeszcze co tutaj postawiłem. Okej, więc nie ma co się rozczulać. Odpoczywamy, wędkujemy dalej. I jest fajnie. Jest fajnie. Ledwie co był zapięty. Ledwie co był zapięty. Więc odhaczamy. Baja. Płyń, nie rób mi tego. Okej, zrozumiał. Mądra ryba. Wędkujemy dalej. Tuż po rzucie. Może być okoń malutki, bo bardzo delikatnie. No i muszę to ściągnąć, przyciąć. Niech pociągnie jeszcze raz. Szybka akcja. Reakcja. I zobaczymy, co mamy. Ale delikatne było. To drugie pociągnięcie już było trochę mocniejsze. Ciutkę mocniejsze. I zobaczymy, co. A więc one w tej zatoce tam siedzą. Dorwałem je. Te niewielkie ryby. I tak mówię, ale większość okoni drobnych przy niedużym zacięciu, szarpnięciu. Więc widzicie, większość to małe okonie. Odczepiamy, przerzucamy zestaw, bo szkoda czasu na to maleństwo. Płoć. W końcu jakaś fajna rybka.
czyli taka płotka z 20 cm. Więc rybce podziękujemy i przerzucamy zestaw, wędkując dalej. Tylko zmienimy sobie robactwo, zakładając dwie pinki na 18 haczyku. Nie mogę szarpać, bo jest 0,10, jeszcze, tak powiedziałem, nie wiązana przeze mnie, tylko gotowiec. Więc nie jestem pewny tego przyponu na tej 18 małej, na tej małym haczyku numer 18 i 0,10 nie wiązanej przeze mnie. Chcę zobaczyć, co wyholujemy pomału. I co tym razem mamy? Nie widzę. Nie widzę. Leszczyk. Nie, karaś. Ale chyba nie srebr złocisty, tylko zwykły. Zaraz zobaczymy. Nie, złoty. Złoty. Drugi karaś. Czyli, drodzy widzowie, nasza rodowita ryba, czyli karaś złocisty po raz drugi. Odczepiamy tylko wypychacz i wędkujemy dalej. I taki piękny, zobaczcie, baja płynie, czyli drugi złocisty. Niech sobie dochodzi płyń złociaku, rośnie. No jakoś to już mniej więcej wygląda. Z rana był przestój, analiza wędkarska, gdzie co i jak. No ale w końcu dorwałem was. Was dorwałem. Tak to leciało, drodzy państwo, w części pierwszej. Zapraszam na część drugą. I zobaczymy, co i jak. Jeśli się podobała część pierwsza, łapki, tak to będę wiedział, czy to się podoba, co robię. Niech te moje filmy idą dalej w świat, jak to się mówi. Łapki do góry motywują. Jeżeli się nie podoba, łapka w dół, trudno. Więc czekajcie na drugą część i może będzie się działo. Oby, oby, oby. Pozdrawiam. Tak? Z jakiej ty jesteś wody? Z PZW. Płyń rośnie.